Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Czy brutalność może być satysfakcjonująca? W prawdziwym życiu na pewno nie, ale w wirtualnym jak najbardziej. Żywym na to przykładem jest Hotline Miami, w którym giniesz średnio co 20 sekund, a mimo to nadal czujesz, że chcesz spróbować raz jeszcze. Reboot serii już w tym tygodniu. Przypominam też, że trwa casting na imiona do 8 sezonu The Escapists, który będzie miał miejsce w Camp Epsilon. Macie czas mniej więcej do środy, aby dorzucić swoją propozycję. Sezon 8 startuje bowiem w piątek 13. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z Shovel Knight, Besiege oraz Five Nights at Freddy's. Pierwsza odświeżona seria z FTL-a dobiegła końca, ale po waszych pozytywnych opiniach wnoszę, że chcielibyście więcej. Nie jestem teraz w stanie podać wam konkretnej daty, ale mogę jedynie obiecać, że Faster Than Light powróci do rozkładu jeszcze w lutym. Na koniec oczywiście pytanie tygodnia, które brzmi: co sądzisz o przemocy w grach? Zapobiega ona agresji w realu, czy tylko ją pobudza? Znacie może jakieś gry, gdzie przemoc jest wykorzystywana w dobry sposób? A może natknęliście się kiedyś na grę tak brutalną, że w życiu byście już w nią nie zagrali? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie zostawić lajka i sprawdzać na bieżąco harmonogram na fejsie, gdzie znajdziecie dokładną rozpiskę, którego dnia jaki odcinek pojawi się na kanale. Ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! We'll be right back.